Witam Państwa, nazywam się Łukasz Kosowski i mam zaszczyt otworzyć ostatnią już część naszej sesji naukowej. Proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Łomnicką, reprezentującą Fundację Muzeum Wojciecha Weissa z Krakowa oczywiście, której wystąpienie nosi tytuł Józef Sperling 1884-949, przedsiębiorca i innowator. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, w moim referacie chciałabym przybliżyć Państwu sylwetkę Józefa Sperlinga oraz działalność prowadzonej przez niego firmy meblarskiej na tle ówczesnego europejskiego ruchu odnowy rzemiosła. Idee odnowy rzemiosła, które pojawiły się w Europie pod koniec XIX stulecia, okazały się równie niezwykle żywe w sztuce polskiej początku wieku XX. Koncepcja ścisłej współpracy pomiędzy artystą i projektantem oraz wykonawcą i rzemieślnikiem zainicjowana została brytyjskim ruchem Arts and Crafts. Początkowo idee te zawarte były w działalności warsztatów rzemieślniczo-artystycznych Williama Morrisa, a następnie znalazły się przede wszystkim w programie działającej w Glasgow grupy Charlesa Reniego McIntosha. Sztuka szkockiej grupy artystów zaprezentowana w Wiedniu w 1900 roku w ramach 8. wystawy secesji wiedeńskiej wywarła ogromny wpływ na powstanie i działalność warsztatów wiedeńskich założonych w 1903 roku przez Józefa Hoffmana i Kolomana Mosera. Warsztaty wiedeńskie działały zgodnie z głoszoną przez siebie ideą, iż pracę artysty uprawiającego rzemiosło artystyczne należy mierzyć tą samą miarą, co pracę malarza lub rzeźbiarza. Idea ta znalazła również odzwierciedlenie w programach rodzimych stowarzyszeń twórczych. Już w 1901 roku zawiązało się w Krakowie Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, które skupiało swoją działalność na promowaniu i upowszechnianiu rzemiosła oraz dążeniu do podniesienia rangi sztuki użytkowej, tak aby nie traciła ona swoich wartości estetycznych. Początkowo Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana korzystało z doświadczeń stylu zakopiańskiego propagowanego przez Witkiewicza, a także opierało się na tradycji sztuki ludowej z innych regionów kraju. W 1908 roku artyści zrzeszeni w Towarzystwie Polska Sztuka Stosowana zaprezentowali swoje prace na wystawie w warszawskiej Zachęcie. W ich projektach zauważalne stało się wówczas odejście od form inspirowanych sztuką ludową i wpływami secesji ku tendencjom modernistycznym, stanowiącym niejako zapowiedź stylu Art Deco. Grupom twórczym powstającym na początku XX stulecia towarzyszyło zaplecze w postaci warsztatów rzemieślniczych realizujących projekty artystyczne. W kontekście ówczesnych europejskich nurtów odrodzenia rzemiosła funkcjonowała również firma meblarska Józefa Sperlinga, założona w Krakowie w 1905 roku. W warsztatach Sperlinga powstawały meble projektowane przez znanych artystów zrzeszonych w Towarzystwie Polska Sztuka Stosowana. On sam zaś nawiązywał kontakty handlowe z wytwórniami współpracującymi z warsztatami wiedeńskimi. Józef Sperling znany był w ówczesnym środowisku artystycznym Krakowa. Tu widzimy jego portret malowany przez Olgę Boznańską w 1920 roku z osobistą dedykacją artystki dla portretowanego. Józef Sperling pochodził z rodziny żydowskiej zajmującej się od pokoleń handlem meblami. Od połowy XIX wieku działał w Rzeszowie sklep meblowy prowadzony przez Mejlecha Sperlinga, dziadka Józefa. Rodzinny interes przejął następnie jego ojciec Wolf. Józef Sperling, który urodził się w Rzeszowie w 1884 roku, po okresie nauki zajął się handlem meblami podobnie jak dziad i ojciec. Równocześnie z prowadzeniem rodzinnej firmy w roku 1905 otworzył w Krakowie przy ulicy Wrzesińskiej 7 swój pierwszy skład meblowy. Początkowo podróżował pomiędzy Rzeszowem i Krakowem, ale już w 1908 roku zamieszkał na stałe pod Wawelem. Intensywnie rozbudowujący się w tym czasie Kraków sprzyjał rozwojowi firm takich jak firma meblarska Sperlinga. Wkrótce więc dobrze prosperujący skład Sperlinga przeniósł swoją działalność do neorenesansowego pałacyku przy ulicy Dunajewskiego 7. Zamówiono kilka plakatów reklamujących firmę. Autorem jednego z nich był Jan Tadeusz Januszewski, który
Jest również autorem portretu Józefa Sperlinga. Niestety tylko takie zdjęcie otrzymałam, więc mamy portret w portrecie. Widać osobę fotografującą obraz. W prasie codziennej ukazywały się w tym czasie regularnie ogłoszenia o treści na przykład artystyczne, skromne i wykwintne umeblowanie, kompletne urządzenia i dekoracje wewnętrzne w wielkim wyborze, czy pokoje dla dzieci, gabinety męskie, salony, sypialnie, jadalnie według projektów architektów i artystów, malarzy. Józef Sperling, który, jak wspomniałam, przebywał w kręgach artystycznych Krakowa, był portretowany, jak widzieliśmy, przez Olgę Boznańską. Jego portret malował również Alfons Karpiński, a gipsowe popiersie w 1905 roku wyrzeźbił Henryk Hochmann, uczeń Laszczki w krakowskiej ASP, a po wyjeździe do Paryża również uczeń Rodena. Sperling współpracował z wieloma twórcami oraz projektantami. Szybko zdobył zaufanie klientów, zyskał rangę doradcy w kwestiach aranżacji i wystroju wnętrz, a prowadzona przez niego firma podejmowała realizację wielu ważnych zamówień. W zakładach Sperlinga powstały m.in. meble do sanatorium doktora Kazimierza Dłuskiego w Zakopanem, wykonane według projektów Karola Frycza, Henryka Uziębły i Jana Rębowskiego. Równolegle bowiem z osobą artysty projektanta zaczęto dostrzegać rolę rzemieślnika jako wykonawcy powierzonych projektów. Nierzadko projektant wraz z rzemieślnikiem wspólnie sygnowali swoje wyroby. Zasada równego traktowania twórcy i wykonawcy znajdowała odzwierciedlenie w zapisach katalogów wystaw i czasopismach poświęconych sztuce, gdzie obok nazwisk projektantów mebli i przedmiotów codziennych każdorazowo umieszczano nazwiska wykonawców oraz nazwy zakładów rzemieślniczych realizujących zlecenia, tak jak w przypadku widocznej tu informacji pochodzącej z wydawnictwa Sztuka Stosowana, w której wymieniony został nie tylko sam zakład Sperlinga, który dostarczył umeblowania do sanatorium, ale także pracownicy zaangażowani w wykonanie mebli, czyli stolarze, tapicerzy. Tutaj widzimy wnętrza niestety niezachowanych mebli do dawnego sanatorium Dłuskiego, czytelnia projektu Karola Frycza, salon muzyczny Henryka Uziębły, i chyba najbardziej znany salon projektu Jana Rębowskiego. Wszystkie te meble zostały zrealizowane w warsztatach Józefa Sperlinga. Kolejną realizacją były meble projektowane przez malarzy Stefana Filipkiewicza i Stanisława Kamockiego. Przepraszam za jakość zdjęcia, ale niestety tylko takie udało się zdobyć, które znalazły się w sali Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka na Powszechnej Wystawie Sztuki Polskiej we Lwowie w 1910 roku. No, chodzi oczywiście nie o te meble wyplatane, tylko widoczny salonik. Sperling zajmował się ponadto urządzaniem wnętrz kawiarni krakowskich, które na przełomie wieków stały się modnym miejscem spotkań środowisk artystyczno-literackich. To w jego warsztatach zrealizowano zachowane do dziś komplety mebli, te do wnętrza Jan Michalika według projektu Karola Frycza. Zdjęcia archiwalne i jeden widok współczesny zachowanych mebli. Oraz meble według projektu Eugeniusza Dąbrowy-Dąbrowskiego oparte na wzorach wiedeńskich do wnętrza cukierni Jana Noworolskiego w Sukiennicach. Zresztą wnętrze to rysował Wojciech Weist. Przedsiębiorstwo Sperlinga zaangażowane było także w realizację mebli do części wnętrz Dworku Podmiejskiego na słynną krakowską wystawę architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym w 1912 roku, o czym za chwilę bardziej szczegółowo powiem. Józef Sperling na bieżąco zaznajamiał się z aktualnymi trendami panującymi we wzornictwie, jak też z dokonaniami czołowych projektantów. Z Wiednia sprowadzał wzorniki mebli oraz gotowe wyroby, wśród nich meble austriackiej firmy Jakob & Josef Kohn, ściśle współpracującej z warsztatami wiedeńskimi. Oprócz wyrobów gotowych posiadał też na przykład krzesła służące jako wzorniki. Tutaj jedno z takich
z takich obiektów jeszcze w stanie przed konserwacją. W roku 1913 Sperling zakupił kamienicę przy ulicy Sławkowskiej 12, przebudowaną według planów sporządzonych przez znanego krakowskiego architekta Franciszka Mączyńskiego. Trzypiętrowy budynek z poddaszem, wpisujący się w historyczną zabudowę ulicy, był domem rodzinnym Sperlingów, na parterze zaś otwarty został skład meblowy. Na początku lat 20. Sperling współpracował też z znanymi architektami, zaprzyjaźnionym Franciszkiem Mączyńskim, Tadeuszem Stryjeńskim i Karolem Kornem, tworząc przedsiębiorstwo Spójnia Budowlana. Był on ponadto akcjonariuszem spółki Bazar Polski, która w latach 1920-22 wzniosła pierwszy krakowski dom towarowy u zbiegu ulic Wielopole i Starowiśla. Obecnie mieści się tam redakcja gazety. W roku 1924 Sperling wraz ze swoją drugą żoną Marią Silberberg, siostrą Anery Ireny Weissowej, przeniósł się na stałe do Francji. I Sperlingowie zamieszkali w Nicei. Przedsiębiorstwo pozostawione w kraju działało nieprzerwanie. Sperling nadal utrzymywał kontakty z krakowskim środowiskiem artystycznym. Po ogłoszeniu bojkotu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie przez ówczesnych twórców, Sperling użyczył wnętrz swojej kamienicy przy ulicy Sławkowskiej 12 na wystawę niezależnych, otwartą 12 lutego 1927 roku, której towarzyszył plakat autorstwa Wojciecha Weissa. Zresztą w salach przy Sławkowskiej 12 również i w kolejnych latach odbywały się czasowe ekspozycje z zakresu różnych dziedzin sztuki. Sam Józef Sperling do kraju już nie powrócił i pozostał we Francji, zmarł w Nicei w roku 1949. Teraz chciałabym kilka słów więcej powiedzieć o wspomnianej tu już wystawie architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym. Kraków, który na początku XX wieku należał do intensywnie rozwijających się miast Europy, szybko i niemal spontanicznie zareagował na koncepcję miast ogrodów przedstawioną przez brytyjskiego urbanistę Ebenezera Howarda. W roku 1910 rozszerzono granice administracyjne miasta o przyległe gminy, co doprowadziło do powstania Wielkiego Krakowa, nowoczesnej jak na owe czasy metropolii. Dla nowo przyłączonych dzielnic potrzebna była koncepcja zabudowy i zagospodarowania tak dużych obszarów. Krakowscy architekci i urbaniści chętnie podjęli idealistyczną wizję miast ogrodów. W roku 1912 z inicjatywy Delegacji Architektów Polskich przy współudziale Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana zorganizowana została słynna wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym, która stała się bezprecedensowym wydarzeniem zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. Wystawa zlokalizowana na rozległych terenach pomiędzy Błoniami a Parkiem Jordana w Krakowie prezentowana była od maja do października 1912 roku, a wśród odwiedzających ją gości znalazł się również Ebenezer Howard. Patronat honorowy nad wystawą sprawował arcyksiąże Karol Stefan z Żywca, a w skład komitetu wykonawczego wchodzili m.in. wiceprezydent Krakowa Józef Sare czy wybitni architekci Władysław Kielski, Stanisław Odrzywolski, Tadeusz Stryjeński, Franciszek Mączyński oraz Jerzy Warchałowski. Na zdjęciu widzimy plakat wystawy zaprojektowany przez Józefa Czajkowskiego. Na wystawie prezentowane były plany i modele domów mieszkalnych dla rodzin o zróżnicowanym stopniu zamożności oraz pokazywano również wzorcowe domy w skali 1:1 z pełnym wyposażeniem i umeblowaniem. Wśród zaprezentowanych na wystawie domów mieszkalnych znalazł się dworek podmiejski projektu Józefa Czajkowskiego. O dworku, tym najczęściej oglądanym przez zwiedzających, pisano w artykule na łamach Tygodnika Ilustrowanego. Na pierwszym planie tej części wystawy widzimy przede wszystkim ów dworek podmiejski dla zamożnej rodziny. W głębi pięknie założonego i obszernego ogrodu widnieje jego biały fronton z gankiem wspartym na białych kolumnach. Z ganku wejście do przedpokoju, stąd do dużej hali, która zarazem służyć może za salon. Po obu stronach hali pokoje pana, pani, sypialnia, jadalnia, pokój kredensowy. Na piętrze dworku pokoje dla dzieci i ich wychowawców, tudzież duża sala, pomyślana jako pracownia pana domu.
Projektował cały budynek pan Józef Czajkowski. Na dekorację zaś wewnętrzną i umeblowanie złożyły się projekty artystów Bukowskiego, Bartłomiejczyka z Warszawy, Czajkowskiego, Frycza, Małkowskiego, Tichego, Trojanowskiego i Uziębły. Urządzeniem wnętrz dworku zajęli się więc artyści skupieni w Towarzystwie Polska Sztuka Stosowana, współpracujący z nimi rzemieślnicy i firmy prywatne. W projektach mebli do wnętrz dworku odnaleźć można było jeszcze wpływy secesji wiedeńskiej oraz stylów historycznych. Silne okazały się też inspiracje sztuką ludową. Pani Maria Ziętara w artykule omawiającym wystawę pisze: naśladownictwo stylów historycznych szło w parze z odwoływaniem się do sztuki ludowej. Na meblach pojawiły się palmety, góralskie słońca, ozdobne cekiny, jadalnia, geometryczne wzory z łyżników, w salonie sypialni przestylizowane zapinki góralskie w pokoju pani. Największy wpływ sztuki ludowej widoczny jest w komplecie mebli zaprojektowanym przez Edmunda Bartłomiejczyka do pokoju dziecięcego. Stylizowane na ludowo sprzęty, mebelki ozdobione zostały ornamentem zaczerpniętym z łowickich bieżników. Nastawę szafy stanowiła szopka o bajkowych kształtach i kolorach przypominająca cerkiewki z wschodniej Galicji. Wykonanie projektów mebli do dworku powierzono uznanym warsztatom stolarskim, wśród nich pracowni Józefa Sperlinga, w której zrealizowany został widoczny komplet mebli według projektu Edmunda Bartłomiejczyka, przeznaczony do pokoju dziecięcego znajdującego się na pierwszym piętrze dworku. Ponadto Sperling wykonał prace tapicerskie przy meblach zaprojektowanych przez Henryka Uziębłę do jadalni na parterze dworku. I tu również to, o czym już wcześniej wspominałam, w katalogu wystawy mamy zapis dotyczący nie tylko osoby projektującej meble, ale również informujący o wykonawcy projektu. Autorem projektu mebli do pokoju dziecięcego był Edmund Bartłomiejczyk, grafik, ilustrator oraz projektant wzornictwa przemysłowego. Początkowo kształcił się w szkole rysunkowej przy Warszawskim Muzeum Rzemiosła. W latach 1906-09 podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kontynuowane następnie w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1910-13. Równocześnie od 1912 roku pracował on w Warszawskim Biurze Architektonicznym Józefa Gałęzowskiego. W okresie międzywojennym wykładał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie od 1932 roku Akademii Sztuk Pięknych. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, RYT, koło artystów, grafików, reklamowych i inne. Był laureatem licznych nagród na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku. Laureatem Złotego Medalu, podobnie na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 i zdobywcą Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuka i Technika w Paryżu w 1937 roku. Samodzielną działalność artystyczną w dziedzinie sztuki stosowanej Bartłomiejczyk rozpoczął jeszcze w okresie studiów w Warszawie, pracując równocześnie w Biurze Architektonicznym Józefa Gałęzowskiego. Projekt mebli do pokoju dziecięcego zrealizowany w warsztatach Józefa Sperlinga i zaprezentowany na krakowskiej wystawie architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym był więc pierwszą tak znaczącą pracą w dorobku młodego artysty. Meble Edmunda Bartłomiejczyka znane są ze zdjęć archiwalnych publikowanych na łamach wydawnictwa Polska Sztuka Stosowana w związku z wystawą krakowską. W skład kompletu wchodziły szafa z szopką ludową w formie nadstawki, szafka niska kwadratowa niewidoczna na zdjęciach archiwalnych, łóżko, szafka nocna, stół z szafką dwudrzwiową umieszczoną pod blatem, dwie ławy siedziska oraz krzesła. Wystrój pokoju wystawowego uzupełniały wzorzyste kilimy umieszczone na ścianach i podłodze. Ruch odrodzenia rzemiosła przyniósł także znaczący rozwój wyrobów tkackich, szczególnie kilimu artystycznego. W Krakowie i okolicach powstawały kolejne pracownie. Do najsłynniejszych należała pracownia zlokalizowana w podkrakowskim Czernichowie, działająca pod patronatem Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, która zrealizowała większość kilimów prezentowanych na wystawie.
Obok tkanin z Czernichowa na wystawie znalazły się także kilimy powstałe w warsztatach zakopiańskich. Od 1910 roku działało w Zakopanem Stowarzyszenie Kilim, które również rozwijało ideę Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. Dla Stowarzyszenia Kilim projektowali Władysław Skoczylas, Jan Rębowski, Stanisław Gałek, Karol Kłosowski, Bogdan Treter. Najwięcej wzorów opracował Kazimierz Brzozowski, współzałożyciel i dyrektor stowarzyszenia. We wnętrzu omawianego pokoju znalazły się kilimy utkane właśnie w zakopiańskich warsztatach Stowarzyszenia Kilim. I tak na ścianie nad ławą znajduje się kilim wykonany według projektu Stanisława Gałka. Nad łóżkiem mamy kilim powstały na podstawie projektu Kazimierza Brzozowskiego, a kilim na podłodze z wzorem geometrycznym to projekt Edmunda Bartłomiejczyka, wykonany przez Marię Ferencową. Większość mebli stanowiących wyposażenie pokoju dziecięcego zachowała się do dzisiaj. Przez lata meble te przechowywane były, jak również użytkowane, w domu Wojciecha Weissa, gdzie trafiły poprzez rodzinne relacje Sperlinga. Meble zrealizowane w pracowni Sperlinga wykonano ze specjalnie selekcjonowanego litego drewna sosnowego. Były one oryginalnie politurowane, bez forniru. Fornirowany był jedynie blat stołu, do którego użyto rzadkiego forniru sosnowego, ciętego obwodowo. Drzwi, szafy, szafek i oparcia krzeseł zdobiły intarsje wykonane z hebanu, jawora i orzecha, nawiązujące do rodzimego wzornictwa ludowego. Meble poddane zostały pełnej konserwacji w 2012 roku, w stulecie ich powstania. Przepraszam, to teraz się zagalopowałam. O, tutaj wracamy. Wracamy tutaj, tak. Obecnie istniejące meble to szafa, niska szafka, stół z szafką dwudrzwiową umieszczoną pod blatem, ława oraz krzesła. Z tym, że jedno krzesło jest oryginalne, trzy zostały wykonane dodatkowo, stanowiąc wierne repliki jedynego zachowanego egzemplarza. W meblach powstałych w warsztatach Sperlinga odnaleźć można zarówno wspomniane już wpływy rodzimej sztuki ludowej, jak też koncepcji artystycznych wywodzących się z warsztatów wiedeńskich. W broszurze z 1905 roku zawierającej kredo artystyczne tej grupy pisano: chcemy nawiązać ścisły kontakt między publicznością, projektantami i rzemieślnikami oraz stworzyć dobre, proste domowe sprzęty. Wychodzimy z założenia, że dla nas pierwszym warunkiem jest zdolność użytkowa. Nasza siła winna polegać na dobrych proporcjach i na właściwym potraktowaniu materiału. Gdzie trzeba, będziemy się starali ozdabiać, ale nie za wszelką cenę. Myśl ta również znajduje swoje potwierdzenie w projektach mebli powstałych na początku wieku XX, między na terenach Polski, między innymi właśnie w projektach, w prezentowanych projektach mebli Bartłomiejczyka, wykonanych w zakładach Sperlinga. Styl warsztatów wiedeńskich reprezentowany w początkowym okresie przede wszystkim przez pracę Józefa Hoffmana i Kolomana Mozera charakteryzował się korzystaniem z form niezwykle uproszczonych, niemal radykalnych w swoim wyrazie oraz rezygnacją z nadmiaru ornamentyki ograniczonej do wzorów czysto geometrycznych. Szczególne znaczenie dla ukształtowania stylistyki warsztatów wiedeńskich miała pochodząca z 1903 roku realizacja wystroju wnętrza apartamentu Gerty i Hansa Eislera von Terramare autorstwa Kolomana Mozera. Pojawienie się stylu i jego dalszy rozwój na początku XX stulecia stworzyło alternatywę dla fantazyjnie rozbudowanych, organicznych form sztuki Art Nouveau, a jednocześnie stało się inspiracją dla późniejszych nurtów modernistycznych. Idea prostych, funkcjonalnych, a zarazem eleganckich mebli znalazła odzwierciedlenie również w projektach polskich artystów. W omawianym komplecie mebli surowe formy szafy, szafek i oparcia krzesła ozdobione zostały geometrycznym ornamentem o genezie ludowej, który w takim zestawieniu stanowi niezwykle lekki i wyrafinowany element dekoracyjny. Szczególny wyraz zyskały mała szafka oraz stół z szafką dwudrzwiową w swojej zwartej formie, niemalże prekursorskie w stosunku do mebli z lat 20. W
czerwcu 2013 roku w związku ze Światowym Dniem Art Nouveau przygotowana została unikatowa rekonstrukcja wnętrza wystawowego pokoju dziecięcego. Na podstawie archiwalnych zdjęć z wystawy architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym odtworzono wygląd pomieszczenia, prezentując oryginalne, zachowane do dziś meble wystawowe. Tu mamy właśnie dwa ujęcia zrekonstruowanego wnętrza. Komplet mebli zaprojektowany przez Edmunda Bartłomiejczyka, zrealizowany w pracowni Józefa Sperlinga na wystawę w 1912 roku, dzięki połączeniu funkcjonalizmu i prostej formy z estetyką wykonania i dbałością o jakość użytych materiałów, nieprzerwanie od ponad już 100 lat wpisuje się harmonijnie w wystrój wnętrz mieszkalnych, odkrywając wciąż nowe konteksty i możliwości aranżacji przestrzeni. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję pięknie za fascynujący referat.